Hej, co ty robisz z tą ręką? Miałeś oceniać naszą walkę! Kto robi imprezy z pająkami? Co? To byłam ja. To byłaś ty? Tak. I właśnie dlatego została patronką naszej szkoły. Kochani, życzę wam miłego weekendu, do zobaczenia. Do widzenia, pani dyrektor. Matko, ale to było nudne. No, jak flaki z olejem. Chciałam się zgłosić do tego apelu, no i zrobić to jakoś inaczej. Co? To czemu tego nie zrobiłaś? No, nie wiem. Wiesz, źle bym wypadła i potem wszyscy by mówili, że to przeze mnie i wszyscy by o tym gadali. Matko, ale wymyślasz. Ale wiesz co? Podsunęłaś mi pewien pomysł. Do zobaczenia na odkrywców. Co? Halo, Natalia? O czym ty mówisz? Halo? Chodźcie dziewczyny, siadajcie, zacznijmy w ogóle od poznania się. Adriana to jest Nanami to jest Adriana, poznałam ją na wakacjach. Cześć. Hejka, dużo o tobie słyszałam. Miło mi poznać, ale co my tutaj właściwie robimy? To dam, masz tutaj wszystko, czego ci potrzeba. Chyba nie rozumiem. Bo najbliższe święto to jest Dzień Kobiet i pomyślałam, że nie potrzebujemy tak długo czekać, możemy zrobić sobie swoje święto przyjaźni. Ale super pomysł. Też tak sądzę. Hej, cześć dziewczyny. Ej, bo tak pomyślałem, że może dzisiaj byśmy porobili coś razem. Nie, w ogóle my się chyba jeszcze nie znamy, co? Rafał jest. Kiślu, wiesz co, dzisiaj nam nie przeszkadzaj. W ogóle dzisiaj twoim jedynym zadaniem to jest po prostu nie pojawiać się na odkrywców. Daj znać reszcie chłopakom, że nie ma was tutaj dzisiaj. My robimy sobie swój dzień, dzień przyjaźni, dzień kobietek. Nie macie tu, nie ma aut. Idziesz, Kiślu, idź, idź, papa. No, w końcu, Boże. Kurczę, ale Natalia wymyśliła. A jak nie dam sobie rady? No, w sumie to jest tylko zorganizowanie przestrzeni dla dziewczyn. Albo aż zorganizowanie przestrzeni dla dziewczyn. No dobra, dziewczyny, wiem, że dam z siebie 100%. Tak więc wy się zrelaksujcie i dajcie mi działać. Nie pomóc dziewczyn? Nie, nie, no co ty? Dam sobie radę, naprawdę was zaskoczę. One są tak cicho. Nic nie słyszę. Pająki? Kto robi imprezy z pająkami? Co? Ej. Co ja mam za dziwny posmak na języku? Dobra, nieważne. Co to za impreza? Dobra, dzwonię do Kuby. Stary, na odkrywców dzieje się jakiś Armagedon. Dziewczyny zają mieszkanie i mówią, że dzisiaj to jest ich królestwo. Błagam cię. Na bank będą robić coś nudnego, a sami jesteśmy w stanie się lepiej bawić. No i to jest myśl. No to widzimy się u mnie. Dobra. Nara. Nara. O, a patrz na to. Stare, widziałem. O, a to może pogramy... Już grałem dzisiaj. Uwaga! 3, 2, 1 i Nanami rusza! Biegniesz, biegniesz, dziewczyno! Dawaj, dawaj! Tak, już jesteś blisko! Dawaj, 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 dawaj! I piątka! Przeszłaś to! Jest! 3, 2, 1 Jest! Biegnij, biegnij! Uwaga, uwaga, uwaga! To będzie rekord, to będzie rekord! Szybko, szybko! I piątka! Jest! Zupełnie nie wiem, dlaczego Adrianna tak w siebie nie wierzyła. Dzisiejszy dzień jest ekstra. Jesteśmy tutaj po to, żeby się wspierać i dawać sobie wzajemną siłę i motywację. Hej, co ty robisz z tą ręką? Miałaś oceniać naszą walkę! A nic, nic, tak do siebie tylko mówię. Opisz koleżankę w 3 słowach. No nie sądziłam, że będzie to takie trudne. Nie, żebym was nie lubiła, ale no trochę mi wstyd. No to może ja spróbuję. Adrianna, jesteś bardzo miłą i kreatywną organizatorką. Dziękuję, a ona nami powiedziałabym, że jest odważna, szalona i na pewno bardzo interesująca. No dobra, to może wystarczy, jak powiem, że jesteście super do potęgi trzeciej? Ooo, to było urocze. Adrianna świetnie zorganizowała dla nas dzień. Gry, zabawy, jedzenie, przestrzeń dla każdej z nas. No czuję się jak królowa. Ej, dobra, nie patrzcie na mnie jak na dziwaczkę, ale serio muszę to wiedzieć. Na co zwracacie uwagę u innych dziewczyn? No, ja chyba w sumie zwracam głównie na zainteresowania.
Ja nie chcę, żebyście wzięły mnie za pustaka, ale ja chyba na wygląd. Naprawdę uwielbiam dziewczyny, które wykonują takie mocno kreatywne, szalone makijaże. No ja w sumie obserwuję konta, gdzie pokazywane są hobby w taki ciekawy, interesujący, kreatywny sposób. Ja na przykład stawiam na tagi body positive, ponieważ uwielbiam dziewczyny, które po prostu nie wstydzą się siebie i działają na różnych płaszczyznach, ale to wydaje mi się, że też podchodzi troszeczkę pod ciekawe zainteresowania. No ale wow, jestem zdziwiona, że tak szybko odpowiedziałyście. Mówię to chyba tak, wiecie, to i to, połączenie. Dziewczyny, zagrajmy w mówienie prawdy. Dobra. Adrianna, co pomyślałaś, jak mnie pierwszy raz zobaczyłaś? Szczerze, że poustawiasz nas wszystkich po kątach. Co? Tak. Jak to? Przecież ty dzisiaj jesteś tutaj szefową. A wiecie co? Czasem zdarzało mi się dosypywać kiślowi soli do tymbarka. Co? To byłam ja. To byłaś ty? Tak. O kurczę. Co ja mam za dziwny posmak na języku? Dobra, to teraz ja wymyślę. Musicie powtórzyć to. Nie, nie masz. O nie. Ała. Ojej. Tego nie planowałam. Nie, no nie, nie dobra. Czekajcie, bo dzwoni telefon. Ja mam za słabe ręce, wiesz? Halo? Kiślu, o wilku mowa, co tam? Natalia, bo ja wiem, żebyśmy nie przeszkadzać, ale czy jest jakiś cień szansy na to, żebyśmy mogli tam do was wpaść? Bo tak się nudzimy, że nawet nie masz pojęcia. Wiesz co, pogadam z dziewczynami, poczekaj. Ej, wiecie co, dziewczyny, właśnie Kiślu dzwoni, że chcą tutaj wpaść do nas, bo strasznie się nudzą, no i co robimy? No moim zdaniem powinna zadecydować Adrianna, bo to ona jednak zorganizowała ten super dzień. Wiecie co, wydaje mi się, że dziś postarałam się na 100% i chciałabym, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło, tak więc niech wpadają, w sumie będzie zabawnie. To prawda, w ogóle jestem z ciebie strasznie dumna, że to wszystko zrobiłaś, przeszłaś samą siebie. Znaczy nie wiem, co sądzicie dziewczyny, ale mi się z wami czas spędza mega miło, więc musimy to powtórzyć. Jasne, to totalnie hashtag girl power. Halo, halo dziewczyny! Halo, Kiślu? Sorry. Tak, wpadajcie. No, czekamy na was, na odkrywców. Pa! To co, Adrianna, po dzisiejszym dniu organizujesz kolejny apel? Wiecie co? Chyba tak. Tym razem się zdecyduję. Ten dzień dał mi tak dużo pewności siebie. I poza tym tamten apel był zbyt nudny. Trzeba to zmienić. Dobra. True. Naprawdę nie wiem, czemu się tak denerwowałam. Trzeba próbować i się nie poddawać. A teraz, dzięki wsparciu dziewczyn, mam plan działania. Ej dziewczyny, co powiecie na to, żebyśmy zrobiły sobie jeszcze taki mały challenge, że każda z nas nauczy którąś czegoś nowego. Co proponujecie? Wydaje mi się, że dzisiaj już sporo nauczyłyśmy się od siebie. No, na przykład tego, że dawanie komplementów nie jest takie trudne, no, ale już przyjmowanie ich... Dobra, nie kończ, nie kończ. Nie ma co się zmuszać do challenge, jeszcze przyjdzie czas, że nauczymy się przyjmować komplementy. Wow, dziewczyny, naprawdę mega wam to wyszło i muszę was pochwalić. No, jest naprawdę ładnie. To wszystko zrobiła Adrianna, to jej się należą gratulacje. No i to chyba dała z siebie ze 100%, co? Dokładnie, ale wiecie, nie wiem, wydaje mi się, że nie jest jednak idealnie. Nigdy nic nie jest idealnie. Ładnie. Dokładnie, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swoje inne 100%, a dla przyjaciół to powinno być zupełnie wystarczające. A jak już się tak nas chwalicie, to może zgłosić się nas do akcji Tymbark Vitamini. Na czym to polega? Możesz zgłosić siebie albo jakąś swoją bohaterkę, na przykład mamę, przyjaciółkę, koleżankę, opisać je, podać dane i pierwsze 100 osób wygrywa e-booki. A co więcej, możesz wygrać nawet 5000 zł na spełnianie swoich marzeń i pasji. Adrianna chyba już wysłała zgłoszenie. Tak, ale na organizację kolejnego apelu szkolnego. To co? Toast za bycie w 100% sobą? Tak, i za przyjaźń, czyli prawdziwe wsparcie w każdej sytuacji. Siemka, lubicie wyzwania? Jeśli tak, to koniecznie sprawdźcie, jak sobie poradziłem z wyzwaniami, które wymyśliła mi Natalia i Sylwia. Dla ludzi tylko o mocnych nerwach. Oj tak, klikajcie klik, klik. I sprawdzajcie.